Jesteśmy grupą taneczną ze Strzyżowa. Nasza inicjatywa powstała poprzez 3-dniowe warsztaty w Szczucu. Tam się poznawaliśmy oraz odmyślaliśmy naszą choreografię i pomysł na to, co będziemy pokazywać ludziom i razem ich w to włączać. Działamy w ramach projektu Aktywnie Lokalnie oraz z Fundacją Rozwoju Dobre Życie oraz z gminą Strzyżów. Wczoraj zorganizowaliśmy próbę otwartą, na której zebrało się bardzo dużo ludzi. Było to świetne uczucie, gdyż od razu nabrałyśmy chęci do tańca i cieszyłyśmy się, że udało nam się kogoś wciągnąć, bo taki był nasz cel. Żałujemy, że tak mało osób przyłączyło się do naszego tańca. Jednak wierzymy, że bardzo chcieli, tylko może po prostu się wstydzili. Mimo wszystko było bardzo przyjemnie. Mimo stresu, mimo wszystkiego wyszło wszystko super. Tak, jesteśmy zadowolone z efektu. I fajnie było przyłączyć do naszego tańca chociaż tą małą garstkę osób. Tak, warto było dla nich tańczyć. Bardzo podobał mi się ten występ, ponieważ miło spędziłam czas i jeszcze kiedyś chciałabym uczyć coś takiego. Mi również podobał się występ dziewczyn, wszystko było idealnie dopracowane i na pewno się nad tym napracowały i mimo tego, że nie miałam kroków, przyszłam tutaj, żeby się dopracować. Było super. Dostaliśmy dużo braw. Były to niezapomniane emocje i planujemy jeszcze raz zatańczyć na meczu charytatywnym w miejscu w zespole szkół. Projekt Aktywni Lokalni to już drugie przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Rozwoju Dobre Życie. W partnerstwie z gminą Strzyżów i gminą Wiśniowa. Aktywni lokalnie po raz drugi w Strzyżowie, ale równolegle też w Wiśniowej. Dokładnie, przyjechałam się obejrzeć, jak fantastyczna młodzież jest w Strzyżowie i już niedługo Wiśniowa również wchodzi na scenę. Było super! I lajki dajcie!